14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Jest to nasze wspólne święto, dzień, w którym w sposób szczególny my, uczniowie, okazujemy wdzięczność naszym pedagogom i wszystkim, dla których szkolnictwo jest bliskie sercu. Szanowni goście, panie dyrektorze, nauczyciele i pracownicy, myślę, że dzisiaj na tym apelu jest właściwy moment, by wszystkim wam przekazać jak najserdeczniejsze życzenia za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane nam na co dzień. Niech to krótkie przedstawienie, które przygotowaliśmy specjalnie dla was, będzie wyrazem naszego podziękowania. Na początek oddajmy głos historii. Gdy we wrześniu 1773 roku dociera do Polski tekst bulli papieża Klemensa XIV o likwidacji zakonu jezuitów, w Sejmie odzywają się głosy nawołujące do powierzenia szkół opiece państwowej. Uważano, że mecenat państwowy posiada większe możliwości dla zapewnienia rozwoju szkolnictwa i upowszechnienia oświaty. 14 października 1773 roku Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu Komisji Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą w Europie instytucją państwową, kierującą i decydującą o sprawach oświatowych kraju. Była pierwszym na świecie Ministerstwem Oświaty. W rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej obchodzimy święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. A teraz przenieśmy się do współczesności. Zapraszam do obejrzenia naszego programu i życzę miłych wrażeń. Bo nie ma na to kogo.
Wiesz, że z tego ostatniego sprawdzianu z geografii dostałem jedynkę? Dlaczego? Bo ściągałem. Przecież ty ściągi nie miałeś. No, niby tak, ale pani przyłapała mnie, gdy liczyłem żebra. Aha, a wymieniłeś wszystkie żywioły? Tylko trzy. Ziemię, ogień i powietrze. Czwartego nie znam. Jak to nie znasz? A czym myjesz ręce? O, dzięki. Już wiem. Mydło, pognij się. Woda! Uczyłam was przez całe lata i oto ma zapłata. Wy dziś nie umiecie dosłownie nic, a nic. Wkładałam w puste głowy materiał naukowy. Prosiłam, tłumaczyłam, nie został ślad. Oj, proszę pani, tak mówić nie można. My nie jesteśmy tacy źli. Mam na to dowód. Wojtku. Twoje opowiadanie do złudzenia przypomina hiszpańską koridę. Dlaczego? Proszę pani. Bo są w nim same byki. Wojtku, czy ty się w ogóle uczysz? Uczę się, proszę pani. To dlaczego robisz tyle błędów? A ten, no bo ja uczę się na błędach, proszę pani. Ja naprawdę nie zasłużyłem na jedynkę. Ja też tak uważam, ale niestety, niższych ocen już nie mam. Dawid, przeczytaj, co było dziś do zrobienia z polskiego. Nie mogę. Rano jak się pakowałem, nie włożyłem zeszytu do teczki. Ale przysięgam, uczyłem się prawie aż do świtu. Haha, skoro się uczyłeś, to jaki problem? Powiesz nam z pamięci. Ty, podpowiadaj. Nie mogę, nic z tego. Mnie wczoraj na polskim nie było. Zaczęliście mu wszyscy podpowiadać i Dawid nie wie, co ma gadać. Wojtek, chodź zeszytam. Chodź zeszytem, pokaż, coś tu napisał. To lekcja polskiego, a ty mi bazgroły? Jutro przyjdziesz z ojcem lub matką do szkoły. A teraz siadaj. Oj, popytam z dziennika. Proszę numer trzeci. Ja nie mogę czytać. Krew mi z nosa leci. Co widzę? Ktoś z sali dwa palce podnosi. Ach tak, bo na chwileczkę chcę o wyjście prosić. Przecież w naszej klasie są także dziewczęta. Proszę, Kasiu, czytaj. Ja właśnie pamiętam, ażeby nam pani w ogóle coś zadawała. A ty, Bartku, ciągle tylko gadasz i gadasz. Wiesz, jak nazywamy człowieka, który ciągle tylko gada i gada, a nikt go nie słucha? Wiem, wiem, proszę pani. Takiego człowieka nazywamy nauczycielem. Bartek, nie udawaj mądrali. Jak chcesz nas rozśmieszyć, to przeczytaj swoją pracę domową. Temat pracy. Mój sen. Przyśniło mi się wieczorem. Wiecie, jak to w śnie bywa czasem, że byłem panem dyrektorem i rządziłem naszą szkołą. Idę do szkoły i marzę. No, ja dopiero im pokażę, bo na takiego jak ja dyrektora, to w naszej szkole najwyższa pora. Jak ja się cieszę, że mnie wybrali. Mnie wybrali, Bartku, mnie wybrali. Anio, kiedy? A czy nasz pan dyrektor o tym wie? Cześć!
nie uczyniła pustki w domu moim, ma droga polonistko. Tym postępkiem swoim, niby nic, jednak tak to było. Jedną malutką pałką tak wiele ubyło. Ach, gdybyż o ta jedna tylko była, cóż ty dotąd więcej postawiła? Przez ciebie ma matka często się frasuje, przez ciebie ojciec wieczorami mnie pilnuje. Czyż serce masz skamienia, droga polonistko? Już się wróciłam niweć, co lubię, to wszystko. Z geograf. Kto tam trafi? Na biologię też mam fobię. Lewe ręce do techniki. Nie mam słuchu do muzyki. Na historię patrzę w kratkę. Różne daty znam przypadkiem. A języki aż 3 lata. To życiowa wielka strata. Już od września w szkolnej izbie wszystko wiem o katechizmie. To teoria, a w praktyce piekło czasem też zachwyca. Teraz na poważnie. Nie jest z nami tak źle. Jesteśmy jeszcze młodzi, ale wiemy, ile mozolą się dla nas pracują nasi nauczyciele. Ile to mówią na każdej co dnia lekcji, ile tych słów nie do uszu, a gdzieś w przestrzeni leci. Przygotowują lekcje czasem do późnej godziny, kiedy my sobie spokojnie o dniu jutrzejszym śnimy. Albo znów błędy poprawiają czerwonym atramentem, lub nasze zeszyty z błędami zanoszą do domu na święta. To znowu na konferencjach siedzą długie godziny i myślą, jakie lenistwa i stopni złych są przyczyny. Ale my dziś pocieszyć chcemy panów i panie, bo z ich nauki na pewno coś w głowach naszych zostanie. Mamy święto dziś, rzućmy wszystko w kąt.
Różu. Różne są drogi wiodące przez życie i różne ludzkiej dobroci są style. Jest też i taki, bez pozy, reklamy, bez pawich piórek i skrzydeł motylich. Płomień, co dobroć jasnej życzliwości w czyny realne kształty przeobleka i całym życiem wiernie, nieprzerwanie trwa w służebnictwie drugiego człowieka. Ja w tym wierszu wypowiadam całą siebie dla was i o was, nauczyciele, fizycy i matematycy, poloniści i biologowie. Pochwałę waszej pracy śpiewam w gorącym słowie. Bezmierny mu duch wdzięczności, więc trochę mi potrzeba, jak w słońcu grająca kapela, żeby po całym kraju rozgłosił się, rozsławił wysiłek nauczyciela. Jakże nie pisać wiersza, jakże nie płonąć po cience, za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę. Niech nam Państwo dziś wybaczą, żeśmy czasem byliśmi i z uśmiechem na nas patrzą. Bo co złego, to nie my! Aktywnych, chętnych do pracy i grzecznych uczniów.
wyrozumiałych i właściwie pojmujących wasz wysiłek i poświęcenie rodzicom. Mądrych i przewidujących ministrów edukacji oraz sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym. Niech codzienność nie oddala waszych marzeń. Dziękuję za wspaniałe życzenia. Moi drodzy, jesteśmy w stanie wszystko wam wybaczyć. Jesteśmy w stanie wszystko wam wybaczyć, ale pod jednym warunkiem, że w takiej chwili jak ta, no jesteście w stanie zachowywać się w sposób właściwy. A przecież tak nie jest. Musi być tam na końcu pan Krzysztof, żeby pilnować porządku. I trzeba wam ciągle powtarzać, ale tak już teraz na serio. Moi drodzy, musicie wiedzieć, bo tego was wszyscy uczymy, jak w każdej sytuacji się zachować. Już więcej dzisiaj nie będę poświęcał wam czasu, bo dzisiaj jest prawdopodobnie Dzień Edukacji Narodowej. I z tego miejsca wszystkim nauczycielom, pracownikom życzę młodzieży, która będzie wiedziała, po co przychodzi do szkoły. Bo pewnie, że są takie chwile, kiedy popełniamy błędy, bo na błędach się uczymy, ale żebyście wiedzieli, że przychodzicie do szkoły tutaj, do ludzi, którzy chcą wam pomóc. To nie jest tak, że w każdej sytuacji, jeśli zwracamy wam uwagę, jeśli mówimy, jeśli prosimy, to chcemy was tylko i wyłącznie karać. My chcemy was cały czas nagradzać. I to jest główny nasz cel. Życzę wam, koleżanki i koledzy, byście mieli uczniów, którzy przez 10 miesięcy będą z chęcią pracować, że rzadko będą zapominać pracy domowej albo tak naiwnie się tłumaczyć, tak? Ale to co, to jest scenka z lekcji. Ja nie mogę żeby zamknąć tego w ciągu jednej sekundy i powiedzieć, że tak nie jest, bo tak właśnie jest. Zapomniałem, nie mam, odrobiłem, nie przyniosłem. To są tłumaczenia. Jak ja wam mówię na lekcjach, dzieci z piaskownicy. Bo taka jest prawda. Tak być nie powinno, bo przecież to, co tutaj zostanie wam przekazane i to, czego się tutaj nauczycie, będzie później procentować. Jeśli nauczycie się niechlujstwa, oszustwa i takiego oddalania wszystkiego od siebie, to prawdopodobnie w życiu będzie o wiele trudniej. I ten sen o tym dyrektorze, to ja myślę, że Mateusz, ja bardzo nie lubię mówić, nie? W tym miejscu chciałbym nawet, żebyś mnie zastąpił, nie? Bo sny się spełniają, ale trzeba, żeby one się spełniły, to trzeba dołożyć własnej pracy. Moi drodzy, żeby już nie przedłużać. Na pewno najważniejsze jest zdrowie i tego wam życzę, bo bez zdrowia, bez takiej wewnętrznej pogody ducha nie da się w szkole przepracować 10 miesięcy i tak bezstresowo wychodzić z tej szkoły, bo tutaj naprawdę każdy z was zostawia tutaj serce. Każdy z was poświęca się i robi to, tak myślę, że najlepiej jak
potrafi. I chciałbym wam życzyć, żeby kolejne lata były piękniejsze, wspanialsze, żeby można było z tego się cieszyć, że jest się nauczycielem. Myślę, że każdy z nas ma te chwile sukcesów. A to chociażby, nie wiem, takie piękne wejście, kiedy nauczyciele wchodzą do klasy i dzisiaj chociażby te wspaniałe 100 lat, to też na pewno jest budujące. No bo młody człowiek taki jest, i ma 15, to trudno mu wystać 5 minut. I to ja też rozumiem, każdy z nas to rozumie. Ale ten młody człowiek na pewno, nie tylko dzisiaj, ale zawsze z serca wam za tą pracę dziękuję. Dziękuję wam za wspaniały występ, dziękuję nauczycielom za przygotowanie. A teraz minuta przerwy i później normalnie lekcje.